Jacek, ostatnio głośno było o tobie w szczególności, bo podobno odszedłeś z Tańca z Gwiazdami. Tak jest, to prawda. W tym momencie skupiam się na swojej karierze tanecznej i, że tak powiem, nie była to łatwa decyzja, ponieważ naprawdę złączyłem się bardzo mocno z tymi ludźmi, z całą ekipą, z telewizją, z całą ekipą Tańca z Gwiazdami. Ale program też chyba dał ci taką większą popularność, bo ja cię nie kojarzyłem, przepraszam. Dopiero przez Tańce z Gwiazdami mówię, okej, okay, jest Jacek Jeszkę, świetny tancerz. Tak, to prawda, ponieważ taniec towarzyski u nas w Polsce nie jest jakoś za bardzo popularny. Ze względu, no z różnych względów, dlatego ten jakby program dał mi trochę popularności, dał tej, że tak powiem, pokazał to moje nazwisko. Ale wiesz co, patrząc na to z odległości, z jakiegoś dłuższego czasu, wydaje mi się, że ten taniec z gwiazdami dał mi dużo dobrego, dał mi dużo, otworzył mi bardzo dużo kolejnych drzwi, ale troszeczkę ta moja kariera została, że tak powiem, lekko zaburzona. I jeżeli był przerwa w Tańcu z Gwiazdami, ponieważ był ten okres teraz półroczny, gdzie, roczny tak naprawdę, gdzie tańca nie było i troszeczkę tak stanąłem z boku i tak patrzę, że w tym świecie tutaj Tańca z Gwiazdami, w tym świecie tutaj takich gwiazd, celebrytów, telewizji, nie mam za bardzo co robić czasami. Wiadomo, że jestem właśnie zapraszany na takie imprezy jak tutaj, daję pokazy i tak dalej. Jestem dalej z tymi ludźmi, to jest fajne bardzo, ale czasami brakowało mi tego takiej pasji, czegoś takiego, rywalizacji trochę, bo mimo tego, że to jest taniec towarzyski, dla mnie to jest też sport. Jestem sportowcem, mam charakter sportowca i to jest dla mnie jakby fajne i lubię walczyć i rywalizować.